Czarny piątek. Termin, który zna każdy z nas. Miliony ludzi rusza w tym dniu w celu upolowania swojej wymarzonej okazji. Szaleństwo zakupów najbardziej widoczne jest w Stanach Zjednoczonych, ale z upływem lat widać je również i w Polsce. Dlaczego czarny piątek jest czarny? Skąd wzięła się ta tradycja? Czy czarny piątek to dobry czas na zakupy? Jak sklepy podchodzą do tego dnia, próbując wpłynąć na nasze decyzje zakupowe? W dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Zapraszam Was więc serdecznie do obejrzenia wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I już na samym początku tego wideo mam dla Was niesamowitą niespodziankę. Z okazji Czarnego Piątku przygotowałem dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie moje produkty zostały przecenione, uwaga, o połowę. Aby skorzystać z promocji minus 50%, wystarczy podczas zamówienia w polu kod kuponu wpisać słowo Czarny Piątek, aby otrzymać tą niesamowitą zniżkę. Niestety promocja jest ograniczona czasowo i jedynie do niedzieli włącznie możecie skorzystać z tej nadzwyczajnej zniżki. Zapraszam Was na stronę moich produktów, gdzie znajdziecie więcej informacji. Linki znajdują się pod tym wideo. Życzę wszystkim udanych zakupów. Okej, skąd więc nazwa Czarny Piątek i kiedy on właściwie wypada? Czarny Piątek przypada każdego roku po święcie Dziękczynienia i jest świętem ruchomym. Zlepek tych dwóch słów ma różne pochodzenie. Jedni twierdzą, że wywodzi się on ze wzmożonego ruchu na ulicach. Osób, które chcą upolować okazję, jest tak wiele, że ulice robią się wręcz czarne. Oczywiście wzmożony ruch to również wzmożona aktywność różnych osób. Mają więc wtedy miejsce zarówno wypadki samochodowe, jak również bójki. Najczęściej mają one miejsce właśnie w centrach handlowych, w których to dochodzi do regularnych starć pomiędzy osobami walczącymi wręcz o ostatnie sztuki, czy to elektroniki, czy odzieży. Policja więc zaczynała określać ten dzień jako czarny. Kolejną teorią, która może tłumaczyć nazwę Czarny Piątek, są zarobki sklepów. W ten szczególny dzień w samej tylko Ameryce ponad 100 milionów ludzi wydaje przeszło 5 miliardów dolarów na zakupy. Aby Wam zobrazować, ile to pieniędzy, powiem tylko, że za taką kwotę moglibyście sobie na przykład kupić 200 ogromnych apartamentów w Warszawie, czy też sporą wyspę na przykład w Grecji. W związku z tym zyski firm w ten dzień dosłownie eksplodują. Czarny kolor w zapisach księgowych to zysk, czerwonym natomiast opisuje się stratę. Kiedy firma jest czarna, jest zyskowna i tak też jest traktowany piątek po dniu Dziękczynienia. Kolejną teorią, która może tłumaczyć nazwę Czarnego Piątku, jest kryzys na rynku złota. W 1869 roku cena złota za sprawą spekulacji poszła znacząco do góry i rząd Stanów Zjednoczonych postanowił zainterweniować i zbił jego cenę ze 160 dolarów do 130. Spowodowało to lawinę na rynku finansowym, stąd też Czarny Piątek. Swoją drogą powiem Wam, że te 160 dolarów w porównaniu z czasem, kiedy złoto kosztowało 2000 dolarów, niesamowite. Okej. O ile w USA Czarny Piątek jest ogromnie rozpropagowany i znakomita większość społeczeństwa uczestniczy w szaleństwie zakupów, o tyle w Europie czy też w Polsce dopiero od kilku lat możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem. Spore grono wielkich sieci sklepów zaczyna nawet miesiąc przed Czarnym Piątkiem akcję promującą. Oczywiście, o ile w Stanach Zjednoczonych akcja ta podyktowana jest również tym, że koszty magazynowania sprzętu są spore i większości firm bardziej opłaca się wysprzedać towar niż przechowywać go do kolejnego sezonu, o tyle w Polsce nie mamy tego typu problemu i jedynym motywatorem dla sprzedających np. elektronikę jest fakt, że za pół roku postęp technologiczny sprawi, że dany sprzęt nie będzie już tak atrakcyjny w oczach kupujących jak teraz. W związku z powyższym warto w Czarny Piątek zachować zdrowy rozsądek i porównywać oferty, upewniając się tym samym, że dana promocja jest rzeczywiście okazją. Coraz częściej można spotkać się z praktyką podnoszenia cen przez sklepy przed Czarnym Piątkiem po to, aby móc zaoferować 50, 60 czy nawet 90% zniżki właśnie w ten wyjątkowy dzień. Oczywiście ten rok będzie nieco innym pod względem wyprzedaży, zwłaszcza tych świątecznych. Zamknięcie chociażby galerii handlowych uniemożliwia wielu firmom stworzenie tego specjalnego wydarzenia. Niemniej jednak sprytni sprzedawcy będą szukać nas na Facebooku, jak również wszędzie tam, gdzie tylko istnieje możliwość wklejenia reklamy.
W tym miejscu warto wspomnieć również o bardzo ciekawym zjawisku, jakie ma miejsce podczas każdego Czarnego Piątku. Mam na myśli psychologię tłumu. Podczas szalonych wyprzedaży w USA, kiedy to miliony osób ruszają niekiedy całymi rodzinami do sklepów, mamy do czynienia z zachowaniem podobnym do pędu owczego stada. Widząc wszędzie setki osób, które wręcz wydzierają sobie z rąk towary, my sami dochodzimy do wniosku, że i my nie możemy postąpić inaczej i wpadamy często w szał zakupów, nabywając tym samym towary, które w normalnych okolicznościach często by nas nawet nie zainteresowały. Sprytni sprzedawcy umieją to doskonale wykorzystać. Weźmy chociażby płatność kartami. Na dobrą sprawę, wybierając się do sklepu w Czarny Piątek, bierzemy bardzo dużą część swojego portfela ze sobą. Wystarczy tylko przyłożyć, wpisać PIN, aby zdobyć czy to upragniony telefon, czy konsolę do gier. Kiedy jednak w tej samej sytuacji mielibyśmy ze sobą ograniczoną ilość gotówki, sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej. Po pierwsze, musielibyśmy pieniądze z portfela wyjąć i fizycznie zobaczyć, że znikają one w sklepowej kasie. Po drugie, mogłoby się okazać, że pieniędzy najzwyczajniej w świecie nam nie wystarczy i musimy wrócić do domu po więcej. Po drodze moglibyśmy się rozmyślić i stwierdzić, że dana rzecz jest nam po prostu niepotrzebna. Kolejną sprytną techniką stosowaną przez sprzedawców są raty 0%, które umożliwiają nam nabycie danego towaru za ułamkową część jego wartości. Brzmi bardzo zachęcająco, prawda? Oczywiście, że tak. Po co płacić tu i teraz kilka tysięcy złotych, skoro możemy co miesiąc spłacać lekką ratkę? Ta taktyka z kolei ma na celu zachęcenie ludzi do większej ilości transakcji. Na raty możesz przecież wziąć sobie i lodówkę, i pralkę, i smartfon. Kiedy jednak dodasz do siebie wszystkie te lekkie raty, okazuje się, że co miesiąc musisz oddawać sporą część swoich dochodów w zamian za swoje zakupy. Dlatego warto stosować bardzo prostą, ale zarazem skuteczną technikę. Jeżeli nie mogę kupić danej rzeczy za gotówkę, to oznacza, że mnie po prostu na nią nie stać. W dzisiejszym wideo dowiedzieliśmy się naprawdę sporo o Czarnym Piątku. Poznaliście kilka teorii na temat jego powstania, jak również dowiedzieliście się, jakie techniki stosują sprzedawcy, aby zwiększyć sprzedaż. Na sam koniec tego materiału zachęcam Was raz jeszcze do odwiedzenia stron, na których znajdziecie moje produkty i skorzystania z prawdziwej, okazjonalnej i uczciwej promocji na Czarny Piątek w postaci zniżki minus 50% na wszystkie produkty w moim sklepie. Wystarczy podczas składania zamówienia wpisać kod Czarny Piątek, aby otrzymać tą zacną zniżkę, która, uwaga, jest aktywna tylko do niedzieli. Linki do stron znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.